Dzisiaj jestem na wieży Palazzo Vecchio, na którą można wejść oczywiście płatnie i która oferuje widok na całe miasto. Proszę, jak widać, bardzo ładnie katedrę. Ta wieża pod koniec XIII wieku już istniała tutaj i została wbudowana w pałac, którego konstrukcję zaczęto w 1299 roku, podobno projekt Arnolfo di Cambio. Tutaj można przejść się dookoła, zanim wejdziemy na wieżę. Natomiast z tej strony znajduje się laboratorium, w którym wykonywane są różne warsztaty, laboratoria i tak dalej. Z tej strony widzicie widok na synagogę z końca XIX wieku i na plac Świętego Krzyża Santa Croce. Z tej strony widać właśnie widok na wieżę, ponieważ my idziemy dookoła. Proszę zobaczyć, jak to ładnie wygląda, wszystko murowane. Tutaj chodzili strażnicy broniący pałacu i przez te otwory strzelali i wysypywali gorącą wodę, smołę w razie jakichkolwiek ataków. A ataki na pałac Palazzo Vecchio były dość częste, ponieważ właśnie tutaj znajdowała się władza miejska, tak zwana signoria. Tu jesteśmy od strony zachodniej. Widać Uffizi, widać widok na wzgórza. Teraz jesteśmy pod słońcem, ale tam właśnie znajduje się Piazzale Michelangelo. Widok na Galerię Uffizi z wszechobecnym, wiecznym żurawiem, który tutaj króluje już nie wiadomo od ilu lat. I z tej strony widać Piazza della Signoria w dole. Natomiast tam dalej widzimy wieżę Santa Maria Novella, Or San Michele. I to jest strona zachodnia. Poprzednia była południowa. Zakręciłam się trochę. I tutaj widać już dzielnicę Oltrarno z drugiej strony rzeki. Teraz wchodzę na wieżę. Zobaczymy widok tam z góry na całe miasto. Robi się tutaj coraz wężej. Proszę, jaki widok na Duomo, na naszą piękną kopułę. Tutaj na samym szczycie znajduje się mała cela, nazywana śmiesznie Alberghetto, czyli hotelik. W tej celi był więziony Cosma I w 1433 roku i również Savonarola w 1498. Przynajmniej mieli widok na miasto. I tutaj właśnie ich trzymano w wodzie i chlebie. Idziemy do góry. I tutaj już jestem na samym szczycie. Proszę zobaczyć zakończenia tej jaskółczy, które bardzo dobrze widać stąd. Czyli tutaj właśnie strażnicy patrzyli na miasto i w razie jakichkolwiek niebezpieczeństw ostrzegali. Tutaj można jeszcze wyżej wejść, ale to jest zamknięte dla turystów na sam szczyt. Taki widok na całe miasto. Choć trochę przeszkadza mur, więc nie można za bardzo się wychylić. Widać tutaj rzekę Arno. I z tej strony też bardzo dobrze widać. To już jest część zachodnia w kierunku Prato. I tutaj po drugiej stronie rzeki. I już schodzę. Czy warto wejść na wieżę? Jeżeli kupujecie bilet do Palazzo Vecchio razem z biletem, wtedy wychodzi jakoś 5 euro więcej i warto. Ale jeżeli macie wybrać między wejściem na dzwonnicę czy katedrę, no to wiadomo, lepiej stamtąd, widok jest piękniejszy. Tutaj jest za to właśnie takie charakterystyczne, bo to jest wszystko średniowieczne, koniec XIII, początek XIV wieku, forteca w środku miasta, 95 metrów wysokości, także naprawdę coś niesamowitego. I do dzisiaj tutaj znajdują się biura gminy,
I również muzeum. Muzeum, które pokazuje apartamenty Kosmy I, kiedy on wprowadził się do pałacu razem z rodziną. Także cały cykl jest dość autoreferencyjny. Mówi o nim, o mitologii i tak dalej. I to tyle. Zapraszam. Trochę się zmęczyłam tym wejściem. Pozdrawiam. I tak jeszcze stąd widok tutaj.